Kamil Lewera, dzień dobry. Zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Wojsko wychodzi poza mury jednostek i rozpoczyna letnią odsłonę kampanii Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Cykl spotkań, w ramach którego promowana jest służba w mundurze, zawita także do naszego regionu. Armia zachęca młodych ludzi do wstępowania w swoje szeregi. Kusi stabilną pracą i dobrymi zarobkami. Wojsko zachęca do wstąpienia w nasze szeregi z powodu innowacyjnych sposobów szkolenia, których nie ma możliwości uzyskania na rynku cywilnym. To również stabilizacja pracy, możliwość rozwoju i awansu. O tym, co jeszcze wojsko ma do zaoferowania, będzie można dowiedzieć się podczas specjalnych spotkań organizowanych w mobilnych punktach informacyjno-rekrutacyjnych. Te pojawią się w okolicach Lubuskich Jezior. Rusza kolejny etap kampanii Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. W tym roku innowacyjna formuła. Przemieszczamy i będziemy obecni w atrakcyjnych miejscach wypoczynkowych na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolski. Będą to kąpieliska i plaże nad jeziorami w miejscowości Nierzym, Długie, Lubniewice i Lubikowo. Odwiedzający będą mogli dowiedzieć się między innymi, jakie wymogi musi spełniać przyszły żołnierz, a także jak wygląda codzienna służba w armii. Zobaczą także wojskowy sprzęt i żołnierskie wyposażenie. Zespół będzie prowadził aktywne i angażujące rozmowy na temat służby w Wojsku Polskim, ochotniczych formach służby wojskowej, a także będziemy informować, zachęcać do udziału we wznowionych ćwiczeniach rezerw osobowych. Będzie również możliwość zapoznania się ze sprzętem, indywidualnym wyposażeniem oraz specyfiką służby w jednostkach wojskowych, które będą wchodziły w skład tego zespołu. Będą to jednostki z Międzyrzecza i ze Skwierzyny. 17 lipca przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie będzie można spotkać na terenie ośrodka przywodnego w Nierzymiu. 18 lipca pojawią się nad jeziorem Lipie w miejscowości Długie, a dzień później na plaży w Lubniewicach. 10 sierpnia mobilny punkt informacyjno-rekrutacyjny stanie przy kąpielisku Lubikowo, a 11 sierpnia ponownie w Nierzymiu. Kapryśna aura pozwala nieco odetchnąć od upałów, ale ostatnie dni z wysokimi temperaturami mocno dają się we znaki. Spragnionym ochłody mieszkańcom z odsieczą przychodzi gorzowski magistrat, który uruchamia fontanny znajdujące się w różnych częściach miasta. Słoneczna i ciepła pogoda sprawia, że chętnie korzystamy z okazji szybkiej ochłody. Miasta pomagają jak mogą. Niektóre uruchamiają specjalne kurtyny wodne, które cieszą się coraz większą popularnością. W Gorzowie ukojenie w upalne dni przynoszą miejskie fontanny. Działają już niemal wszystkie, między innymi ta na Kwadracie, na Starym Rynku czy w Parku Górczyńskim. Jako ostatnia, lada dzień, wodą tryśnie fontanna w Parku Kopernika. Bardzo ładnie, będzie naprawdę, bo to jest bardzo miło. Można posiedzieć, odpocząć. No szkoda, że nie w każdym miejscu mogą być. Ja mieszkam nieopodal Parku Kopernika i tam codziennie bywamy na spacerach. No i tam nie ma tego, jest wyłączona. Także no, siedzi się przy niej, ale nie ma tego powiewu świeżości i tak. No ale park ma być poddany rewitalizacji, no więc czekamy, że też będzie tak pięknie jak wszędzie wokół, nie? To mam dla Pani dobrą wiadomość, bo od jutra ma być też fontanna tam uruchomiona. No to się cieszę, bardzo miła wiadomość, także przekażę mężowi, bo to jest kawałeczek od nas i tam mile spędzamy właśnie czas na spacerze. Jak jest ciepło, no to pewno, że można włączyć, nie? No bo gdzie te dzieci mają? No chociaż na trochę, nie? Tak to się pobawił troszeczkę, pochlapał się w wodzie, nie Wiktorku? No. Upał upałem, ale pluskając się trzeba uważać. Woda, jaką chłodzimy się w fontannach, nie jest czysta, ale pełna bakterii, które mogą zaszkodzić zwłaszcza dzieciom. Dobiega końca remont ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie. Prace na całym odcinku od węzła S3 do okolicy cerkwi są już na ostatniej prostej. Uzupełniane jest jeszcze oznakowanie poziome w brakujących miejscach. W czerwcu na kilku odcinkach wykonawca inwestycji wymienił asfalt, który nie spełniał norm technologicznych. Aktualnie ruch w tej części miasta odbywa się dwukierunkowo na całej ulicy Kostrzyńskiej. Nie ma tam już sygnalizacji świetlnej oraz ruchu wahadłowego w okolicach kościoła. Gotowa jest także trasa rowerowa, która została uzupełniona asfaltem i odpowiednio oznakowana. Drogowcy wciąż pracują przy ulicy Zatorze, gdzie jeszcze w tym miesiącu zdemontowany zostanie stary wiadukt, tak aby przejazd nad torami kolejowymi mógł odbywać się nową infrastrukturą.
Owce zamiast kosiarek. Tak będzie niebawem na gorzowskich murawach. Miasto oraz działacze klubu przyrodnika stawiają na naturalne metody pielęgnacji terenów zielonych i w ramach specjalnego porozumienia wspólnie zorganizują wypas owiec na terenie rezerwatu. Obecność owiec na gorzowskich murawach to nie nowość. Zwierzęta były tam wypasane już kilka lat temu, ale teraz pojawią się ponownie. Zadanie, jakie przed nimi postawiono, to koszenie terenu. Zadowoleni są miejscy urzędnicy, hodowcy owiec i przede wszystkim one same, bo przez długi czas będą miały swój ulubiony pokarm. Co więcej, za swoją pracę nie wezmą nawet złotówki. Z tym pomysłem wystąpili do nas przyrodnicy. Oni w towarzystwie przyrodników zajmują się między innymi opieką nad innymi murawami, ale oczywiście też ochroną środowiska, różnymi takimi projektami związanymi z ekologią. I ponieważ my mamy do czynienia u siebie z rezerwatem, z miejscem, które wymaga szczególnej troski, nie można tam ingerować w jakiś taki sposób mechaniczny, więc towarzystwo zaproponowało, że te murawy gorzowe, które wymagają od czasu do czasu pielęgnacji, przycięcia roślin, będą właśnie pielęgnowane za pomocą stada owiec. Ten pomysł nam się spodobał, on rzeczywiście jest ciekawy. Podpisaliśmy umowę z Towarzystwem Przyrodników na 6 lat i oddajemy im murawy pod opiekę. Takie naturalne koszenie jest nie tylko ekologiczne, ale poprawia także żyzność gleby. Ponadto owce są w stanie zjeść trawę z trudno dostępnych miejsc, takich jak strome stoki czy rowy. Dla nas najważniejsze jest to, że oddajemy to miejsce pod opiekę fachowców, osób, które mają pojęcie na temat tego, jak powinny wyglądać murawy, w jaki sposób należy się nimi opiekować, więc dają nam gwarancję taką bezpieczeństwa i tego, że murawy będą w dobrym stanie. Owce mają być wypasane w sposób kontrolowany. Klub przyrodnika ma hodować zwierzęta w specjalnych zagrodach, które co jakiś czas będą przenoszone w różne części rezerwatu. Dziękuję za uwagę. Na następne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro, tradycyjnie o godzinie 17:30. Do zobaczenia.